Odcinek 39 na Dolnym Okotowie. Z dołu pod Górkę. Witam was tutaj, dość dziom wzrosz. Zapraszam was na kolejny odcinek z Awizunarz poza prawem nawet Lidlo wieczorami i w drodze na Dolnym Okotowie. Tak. Dziś ostatni odcinek już z kolei z tej naszej wspaniałej serii. Z czego powiedziawszy, to jest ostatnia normalna seria. Jak słyszycie, puściłem wam muzykę świąteczną. Ogólnie teraz z najbliższe odcinka będę się starać puszczać jakieś świąteczne tam teksty. I chcąc, nie chcąc, tylko wam powiem. Dzisiejszy odcinek się składa z dwóch części. Jednej części, do kiedy mi padła kamera, będziecie to widzieć mniej więcej. I z drugiej części już po tym, więc tak jak tam macie całkowity czas, to nie jest taka krótka i przeciętna prędkość to też nie jest to. I to co wam pokazuję, to też nie jest to. Więc na razie się nie macie, możecie jedynie na co patrzeć, to jest na szybkość. Dobrze, a teraz prawdziwe rzeczy. Nie wiem czy wiecie, ale to jest koniec naszej serii na Dolnym Okotowie, bo już dojeżdżamy do Stokłosów, tam gdzie ja chciałem dojechać. To jest po pierwsze. A po drugie, to jest też już koniec naszej serii, ponieważ kolejna seria będzie ostatnie przejażdżki na Vetulillo. Nie wiem jeszcze jak ją dokładnie nazwę. Mam nadzieję, że w czwartek się pojawi. Taką mam przynajmniej skromną nadzieję. Ale to już niestety będzie nasz koniec z Awizunarz poza prawem. Będą jeszcze dwa odcinki i jedno będzie podsumowanie całego roku. Ogólnie tego całego naszego sezonu na Vetulillo, na którym dla was nagrywałem, bo też trzeba pamiętać, że ja zacząłem na was nagrywać jakoś. Nie pamiętam już dokładnie kiedy, ale to nie było jakoś wcześniej. Dobra, ale wracając do naszego odcinka, dziś sobie jedziemy i tak, zaraz zobaczę kiedy dokładnie się zaczęliśmy. Jedziemy, jedziemy, jedziemy i tu co kamera powiedziała? Ciach, nie, koniec. Wyłącz, nie padła bateria. Wyczerpała się pamięć. No tego się akurat nie spodziewałem. Ale pomimo tego już, jak widzicie, mogę sobie całkiem tutaj ładnie szybko jechać i nie było z tym dużych problemów. No, właśnie i tutaj mi po prostu utknęła, kamera padła i takie tam, więc nie było nie za fajnie. Dobra, ale poczekajcie sobie, zobaczmy Awizunarz Luknesa. Luknesa, co tutaj mi powie Awizunarz poza prawem, kiedy powstał pierwszy odcinek, bo ja go tutaj gdzieś mam, z tego co pamiętam. Właśnie, Awizunarz, słynnego w pierwszych odcinkach nie było nawet dźwięku. Nic, była cisza kompletna. Szczegóły, nie, ogólne. Utworzony, data modyfikacji. Tak, a data modyfikacji się liczy, bo tu jest jakoś tak dziwnie wszystko policzone, bo jest. Najpierw mamy, bo jest utworzony, to jest w sierpniu, a zmodyfikowany w maju. Dziwne, a tego samego roku. No to można powiedzieć, że w maju zaczęliśmy naszą serię. Ciekawe. Ciekawe, naprawdę to ciekawe, sądziłem, że trochę to inaczej wyglądało. Jakby ktoś się jeszcze zastanawiał, skąd mam te utwory, niektóre możecie kojarzyć z przygody Awizunarza. Właśnie. Muszę przypomnieć, że ta przygoda mi Awizunarza. Bo jutro już koniecznie będę musiał nagrywać. Oj, oj, tak, 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 tak. Słucham, jakbyście się zastanawiali, dla mnie jutro to jest akurat środa. Odcinki w nowym roku niestety z smutnością wam mogę jeszcze powiedzieć, będzie ich mniej. Tak, będzie ich mniej. Ale dobra wiadomość. Będzie ich mniej, ale będą bardziej treściwsze. To znaczy, nie będę tak jak teraz nagrywać, bo muszę. Tylko będę nagrywać. Będą się pojawiać tam może na przykład ściskane jest raz na tydzień tam niektóre. Ale nie będzie to tak jak w ten sposób jest teraz, że nagrywam, muszę, tutaj mam dokładnie termin i wtedy na niego nagrywam. I że jest dwa razy w tygodniu. Będzie raz na tydzień, będzie po prostu odcinek zlepek z tego wszystkiego, co tutaj montuję. Oczywiście ściskane będzie się częściej pojawiać, bo możecie się domyślać, że mamy przecież trochę ich serii. Mamy Snowfall, mamy Mass Transit i scenariusze. No i Industries, 4 serie łącznie, więc 4 razy w tygodniu to i tak jest według mnie dużo. A teraz i tak zazwyczaj jeszcze jest ekstra. Jedyne co to Snowfall może się częściej pojawiać, bo akurat jest teraz zima, no. Poza tym teraz nie będzie Awizunarz poza prawem, co mi jedna seria odpadnie i zamiast Awizunarz poza prawem będzie też jedna fajna gra. Na okres zimowy mam zamiar ją tutaj wrzucić. No i pomijając tą grę, no to jeszcze na pewno przygody. Ogólnie się tak zastanawiałem, że tak, przygoda Awizunarza w nowym roku będą na pewno co najmniej raz w miesiącu się pojawiać. Jak nie będzie raz w miesiącu, to będą musiały być w kolejnych dwa. Co najmniej. No, to jest po pierwsza rzecz. Materiał polityczny raz w miesiącu. I raczej nie częściej. Bo to jakoś najtrudniej nagrywa i najdłużej mi przy nim się schodzi czasu. Spróbuj się nie zaśmiać, zobaczę jak wam się spodobała ta seria, bo z tego co widziałem, to nie ma jakiejś strasznie wielkiej. Czekajcie, aż sobie zerknę teraz w studiu. Jak wam się podobało? Z tego co ostatnio widziałem, to nie było jakiegoś wow. Nie wiem. Może nie były zdjęcia jakoś strasznie śmieszne. No akurat to w tym pierwszym nie miałem aż tak dużo, no.
15 wyświetleń, 3 łapki w górę. Dla porównania materiał polityczny, czekaj sobie, znajdźmy. Gdzie on był? Aż tak dawno nie nagrywam go przecież. Chwila. Uno momento, co ja tam dzwonię? A, rowerzyści, a tak, piesi. Rowerzyści, pamiętam, tak, miałem z nimi problem. Nawet jakiś tam konkurs miał więcej łapy w górę, ale dobra, czekajcie, czekajcie. Uno momento. Uno momento. Stiskana, co ja tak tego dużo industrii nagrywam? A, no tak, bo przecież raz codziennie, przez jakiś czas. Już zapomniałem trochę o tym. Chwila, nie, to było jakieś wcześniej tutaj było. Gdzie jest, kurczę, to? Myszka Dominik, to to. Gdzieś tutaj musi być. O, jest. 7 łapek w górę. Nie, dobra, to tego nie przebił. No właśnie, więc się będę nad tym jeszcze zastanawiał. Poza tym teraz są święta, więc... mam też trochę do nagrania odcinków. Takich większych, no to mam do nagrania przygody Awizonosza, to jest po pierwsze. Po drugie, materiał polityczny jeden się pojawi. Krótki będzie tam, 5-minutowy nawet może, nawet krótszy. Przed świętami. Takie bardziej z życzeniami, taką mam przynajmniej nadzieję. O, i właśnie, poczekajcie. No i jeszcze tam jeden muszę dla kogoś nagrać. I swoją drogą, zobaczcie co tutaj się wydarzyło. Tu się wydarzyła straszna rzecz. Jaka? Ano, miałem problem trochę z jazdą. I się skończył mi chodnik nagle. No ale ja, Awizonosz, jestem poza prawem. Tu wy tego nie widzicie, tu jest trawnik. Ja jadę tutaj trawnikiem. Ale jak tu mówi, Awizonosz jest poza prawem i jego nic nie ugnie. Więc tu sobie jechałem spokojnie, jak widzicie, po trawniku. Gorsza rzecz to była tutaj przed nami. Ponieważ tutaj żadnych świateł nie było dla mnie. I jedyne co mogłem zrobić, to zobaczcie, to zejść sobie tutaj. I ja tutaj przejechałem albo... nie, tu przebiegłem. Tu przebiegłem, nawet nie jechałem. Tutaj dalej jechałem sobie naszym rowerkiem. Więc jak widzicie, prędkość nie jest jakaś piękna, bo tu w trawie się jedzie. A to wiadomo, zazwyczaj jest od razu wtedy gorzej. No ale na szczęście udało mi się tutaj dojechać do przejścia bez żadnych problemów. Z tego co pamiętam, to już jest nie pierwszy raz, kiedy tak trafiłem. Bo już raz chyba tak jechałem, tylko jeszcze nie nagrywałem wtedy odcinków. A to już było naprawdę dawno temu. No. I jak widzicie, odhaczamy, odkręcamy się i teraz jedziemy sobie już normalnie pod górkę. Tak jak widzieliście, no z Dolnego Mokotowa jedziemy na Rusynów, czyli do góry. Naprawdę bardzo ładnie do góry. No. I trochę jeszcze oczywiście jazzu. Chwila, muszę się napić. Dobra, to tak, wracając do tego. Tu przed nami nie będzie już teraz jakoś bardzo efektownie, ponieważ będziemy jechać teraz głównie do góry. Głównie będziemy jechać teraz do góry. I to jeszcze w ciemnościach, bo tutaj jest ten chodnik, nie jest jakoś ładnie przyrobiony. Co najgorsze, przez jakiś moment będziemy nawet jechać ulicą, a ja nie lubię jeździć ulicą pod górę, bo wtedy samochody trąbią i się denerwują i ja się denerwuję, no... chyba domyślacie się, o co tu mi chodzi. No. Ale no, zobaczymy, poczekajcie. Poczekajcie, aż zobaczymy. Dobra, tu sobie pojedziemy na górę. To sądzę, że nie powinno być aż tak złe. Czekajcie, my, czy my jesteśmy już aż tak blisko? Nie. Czekajcie, zobaczcie. Przejechaliśmy już około połowy trasy. No i tak z czasem rzeczywiście. I zostało nam jeszcze 9 minut odcinka. Nie najlepiej. Jak teraz sobie pomyślałem, że jeszcze 9 minut będę siedzieć, a muszę wyjść za niecałe 6, to tak mnie trochę no... dobra, powiedzmy, że przebolę to już. Jakoś. Jakoś będę musiał już to przebolać, że nie mogę teraz pójść. Ale dobra. No, i oczywiście standardowo, co może być, kiedy Awizonosz stoi? Stoi na światłach. Oczywiście, oczywiście Awizonosz zawsze musi stanąć na światłach. Swanego teraz tak sobie przypomniałem, że w Wigilię, albo pierwszego dnia świąt, nie, może w Wigilię, pojawi się dla was krótki odcinek z Awizonosz poza prawem, ale naprawdę krótki. Bo tam krótko mam trasę. A w czwartek to wam się pojawi dopiero fajny odcinek. Tam to będę jechać. Tamką w dół, nocą i bez żadnych głupich ślimaków. Po prostu bardzo ładne szybkością. Ale jeszcze się zastanowię, jak to poukładać sobie w głowie i takie tam. Jak ktoś się zastanawiał, tak to jest We Wish You a Merry Christmas. No. Tak, oczywiście większość angielskich, to nie? Bo takie było mi łatwiej znaleźć, a polskie zazwyczaj są jeszcze licencjonowane, a tego bardzo nie lubię. Bo wtedy mi usuwają filmy, a blokują, że nie możecie oglądać, albo nie wiadomo co jeszcze, no po prostu masakra. Dobra, jedziemy sobie tutaj ładnie, pięknie pod górkę. Tak, i tu idziemy właśnie pod górkę. Jak widzicie, prędkość nasza sama mówi za siebie. Chociaż... chociaż i tak jestem pod wrażeniem, 14...
Dokładnie, dokładnie. Zwalniam, zwalniam. Tak już mówimy. A zobaczcie, jak ładnie szybko jadę, bawię nasz pod górkę. Ale nie, jednak nie, rzeczywiście. To jest górka. Ja nie lubię strasznie jeździć pod górkę, bo wtedy zwalnia mi się prędkość. A ja lubię zjeżdżać z górki, co nie, bo się wtedy szybko jedzie. Jeszcze się męczę i w ogóle. Co to ma być? Przybij ze mną kubek. Herbaty. Okej. Okej, dobra. Z tego co widzę, mamy jeszcze dużo odcinka przed nami. Dobra, nieważne, nie tym się teraz będę tutaj zajmować. Znaczy ważne, ważniejsze. I ja widzę już. Nie, to inaczej trochę szło. Ale nieważne. Dobra, no, wracając do tego, jak tutaj jedziemy. Jedziemy sobie już naszą standardową drogą asfaltową. Ogólnie to tak, pierwsze. Przypomnę wam jeszcze raz. Nigdy nie jeździcie rowerem w ciemnościach, jeżeli nie musicie. To jest po pierwsze, a po drugie, nie robicie tego co ja. Ponieważ tutaj akurat się nie powinno raz jeździć w ogóle nocą. Nie powinno się w ogóle tutaj jeździć, a dwa nocą jeszcze, bo pod górę po pierwsze, jedziesz wolno. Znaczy no ja rozumiem, że jeżeli masz dobry rower, to możesz sobie jeździć, masz dobre oświetlenie, jesteś jakiś tam nabudzowany, możesz nawet kogoś pobić, ale... Ale tak dla mnie, to ja, szczerze powiedziawszy, nie będę tego raczej powtarzać. No chyba, że będę trochę mieć lepsze osiągi. Ponieważ nawet tudillo i ślimaczenie się tam, to naprawdę nie było przyjemne. Fakt, że fakt faktem, że odkąd, no właśnie teraz mi trochę już naprawdę od jakiegoś dłuższego czasu na strasznie mi zaczyna brakować tudillo. I to naprawdę jest tak, że normalnie chciałbym pójść nawet tudillo, bo bym szybciej gdzieś dojechał. Nieważne, że jest zimno, po prostu by mi było o wiele wygodniej. A tak teraz tylko przychodzę od jednego tramwaju, środka transportu do budynku, do szkoły i tak dalej. Po prostu taki trochę czuję się uwięziony. A tak mogłem swojego ducha wywinąć. No zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy. Tak. W ogóle teraz święta już są niedługo. Tak. Trochę to do mnie jeszcze nie dociera, mam za dużo rzeczy do zrobienia. Ja bym się nie zdziwił, jakbym święta jeszcze siedział przy jakichś odcinkach, ale taki mam pomysł, żeby w święta o tym trochę nie myśleć. Tutaj ja się spieszyłem i mnie czerwone światło, że nie interesowało, bo ja myślałem, że jest trochę... A nie, czekajcie, bo czas jest gorszy rzeczywiście, bo odcinek nie trwa 15 minut. Odcinek trwa ponad tam... do 18 dobijamy, więc ja naprawdę się spieszyłem. Tym bardziej, że tym trawnikiem jechałem, więc nie było za ciekawe. No i tutaj już idziemy standardowo pod górkę. Ten utwór, co teraz znaczy, no to możecie kojarzyć z Przygoda Wiznosza. No to nie trudno to założyć. Ogólnie to ja jeszcze muszę wymyślić, o czym będą Przygoda Wiznosza. Poza tym, że to będą o świętach. Fajnie. Jest jakiś film do szkoły, bla 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 i takie tam. Będzie ciekawie. Będzie się działo. Dun, 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 dun. Święta, 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 święta. Dobra, tak, jeszcze zmieniając temat. Ja nie jestem z tych ludzi, co promują darowanie pieniędzy, bo sam na tego nie robię. Czy jakieś zbiórki z okazji świąt, bo według mnie jak jesteś charytatywny, to zawsze dajesz, niezależnie czy to są święta, czy nie. Ale nie wiem, czy ktoś z was słucha takiego radia. Ogólnie nie wiem, czy ktoś z was słucha jeszcze radia. Ja słucham Radio Polskie, Radio Trójka, RP3 tak zwane. I tam zawsze w piątki co roku mamy licytacje świąteczne. Ja nie mówię, żebyście wy tam wydawali pieniądze, bo tam dużo się wydaje zazwyczaj. Ale różne fajne rzeczy są sprzedawane. Na koniec jest sprzedawany młotek, którym to wszystko sprzedają. Ale mi akurat chodzi o to, że możecie na przykład SMS-a wysłać i wesprzeć tam ludzi. Ja nie pamiętam tych numerów. Musielibyście sobie włączyć w trójkę tam po 16. Od 16 do 19 trwa audycja. Przez 3 godziny są zbierane pieniądze, zresztą później też. Ostatnio udało się zebrać 100 tysięcy złotych, co jest naprawdę nieźle. Tydzień temu 125 tysięcy jakoś tak. Ja oczywiście, jak możecie się domyślać, żadnej licytacji nie przegapiłem i nie ma mowy, żebym przegapił, bo to jest to, co zawsze robię co roku. To jest taka trochę rzecz święta. No. I jakby ktoś... I jakbyście mieli taką dobrą follow, to proszę bardzo. Jakby to się jeszcze znajęło po 18, zaczynają się wszystkie finały, dużo rzeczy, które są licytowane. Ale nawet ten SMS to jest taki mały, dobra rzecz, którą można zrobić. Wysłać i takie tam. Dobra. Jakby ktoś się teraz zastanawiał jeszcze, to nie jest już muzyka. To jest muzyka z Cities Skylines. Tak, to będzie w najbliższym odcinku z Industries.
Radio Christmas, coś takiego. No, proszę bardzo, można sobie posłuchać. No, z tego co widzę, naprawdę już dojeżdżamy do końca. To znaczy, że będę się z wami powoli żegnać. Chwila, wypiję do końca herbatę. Dobra. No tak, mam nadzieję, że ten film wam się podobał. Jeżeli tak, czekajcie, czy my kończymy, czy... Nie no, a widzę, że ty jeszcze trochę tutaj jedziesz. Chyba, tak mi się wydaje, czekaj, czekaj. Pokaż mi. 16 minut, 17, a nie, to została mi niecała minuta, dobra. Próbuję sobie obliczyć, do kiedy mam materiał, ale z tego co widzę nie, bo ja pamiętam, że to już jest główna szkoła handlowa. Główna szkoła gospodarstwa wiejskiego. Więc... SGW to chyba jest? Nie, dobra, nieważne, to już nigdy nie pamiętam jak to się nazywa. To jest takie ma różne nazwy. Kurczę, tak jak to się jedzie i próbuje się dojechać do tego. Normalnie po prostu jakaś istna masakra. Jedziesz człowieku, a i tak cały czas człowieku nie można dojechać. Dobra, a to już jest koniec. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Jeśli tak, możecie zostać papulem. Jeśli wam się podobała cała seria, możecie ją obejrzeć i skomentować jakieś komentarze i łapki, proszę bardzo. No, i co tu dużo mówić. Do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Teraz tutaj na koniec postaram się zrobić coś takiego szybkiego, krótkiego timelapse'a z tego całego tutaj, no, tej całej serii, jak można, żeż też wręcz powiedzieć. Dobra, widzę, że tu pokręcisz, lewodem chyba już oddany. Tak, taką mam nadzieję. Cześć!